i nie wszystkie. No. Niech ona pierwsza przejdzie. Teraz ja poprowadzę. Trzymaj się za mną, Saskio. Rycerski Wiedźmin. Kolejna niespodzianka. Świat stanął na głowie, no nie? Już się dziwię. Saskia, lubisz bugować ludzi? Buga sobie wypić miksturę. Dobra. O, tyle FPS-ów może jeszcze być. Co, że ci tak mało? Tylko 15? O, ale to przez tego frapsa. Atakowaliście od nas z tyłu, ale my was odparliśmy. Nie wiem, kto tak klikam cały czas lewy przycisk, muszę wystarczy tak co chwilę. O, to tak fajnie wychodzi. Ale lepiej tak, o, dobra, chodź. Nie, wiesz, jak to wygląda. Otwórz. Czekają na mnie. Czekam już Saskę. Ty, Saskę ma tarczę. I przejść nie umie. Nie, Saskę, proszę ja cię. Nie. Dobra, trudno. Kiedyś przejdzie. O, sprowadzę tam ich do Saski. O. Chodźcie. No. Kurde, Saskia wie gdzieś. Nie no, czemu mam taki bugi cholerny? Ciekawe co te niby patrzę poprawiają, bo bugi to na pewno nie. I no chyba je dodają. Głupie cholerny patrzę. Jak za pierwszym razem grałem bez wszystkich patchów, to szło mnie pięknie, nie? Żadnych bugów, żadnych dupereli. A teraz co? Widzicie, co chwilę mam bugę. O nie, ona się nie odbuguje, nie? Czekajcie, muszę znowu wszystko, muszę ich znowu wszystkich zabić i dopuścić, żeby się Saskia nie zbugowała, więc wracam za chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem, Saskia się nie zbugowała. Cudem. Dobra, ja pozwalam jej pierwszej przechodzić przez drzwi. Teraz. Panie, już niebawem dotrzemy do Vergen. Zaskoczysz ich. No, nie byłem taki pewien. Vergen w niebezpieczeństwie, a dziewica z Edirn włóczy się po norach z Wiedźminem! Rozumiem, że błona doskwiera, a przed śmiercią warto zaznać rozkoszy! Zabić ich! Bez żadnej gadki, od razu walka. Co tu do chwili się dzieje? No to ty coś tam z Aldersbergu, nie żyjesz? O kurde, aha, to ty mnie tam palisz. Kruszczki, co? Cholerny świrze. A co wy tak Saskie napadliście wszyscy? Czemu ta kobieta jest winna? Czemu tak mało życia? Postawić ją. Dead Mold. Queen. Dobra, teraz pan Deadmoldzik. Jeszcze więcej. A, no, on się leczy. Bo go nie zabijemy tak czy siak. Tak, muszę was zasmucić. Czemu on zmienia mi przeciwnika? Unik.
beszarana. O, trochę. No nie. Nie ma tego bicia, Deadmold. Ta, zjaraj mnie. Co? Tak być miało? Nie, już się ustraszyłem. Znaczy, że tak być nie miało. Że tak być nie miało, znaczy się. Się ustraszyłem, że tak nie miało być, ale tak miało być. Saska jest smokiem? Ta. Saska jest tym smokiem, który atakował nas w zamku na walet. To co powiecie, nie? Ach, nie zdążył zobaczyć. Ale my już wiemy. Chociaż chyba wie. Wiedziałem, że kobieta zmienną jest. Ale że aż tak? Wie. Poznałeś mój największy sekret. Nie miałam wyjścia. Zabiliby cię. W czasie oblężenia zamku Lavaletów pojawił się smok. Pomagałam Arianowi. Dlaczego? Buntował się przeciwko tyranii. Bardzo dobrze go rozumiałam. Przydałby się ktoś taki w Vergen. Gdyby smok wspomógł obrońców Vergen, Henselt nie miałby szans. Długo o tym myślałam. Tylko co by się stało z górnym Edirn później, kiedy opadłby bitewny kurz? Nie da się przewidzieć wszystkiego. Oboje wiemy, jak świat traktuje odmieńców. Ale jeżeli Vergen padnie, twoje ideały zostaną zdeptane. Może warto się poświęcić. Załóżmy, że ujawnię swoją dwoistą naturę. Kto stanie na czele górnego Edirn? Widzisz kogoś na moje miejsce? Przy smoku trudno się wybić. Krasnoludy znajdą swojego kandydata, elfy swojego, a ludzie zaczną szukać króla. Dlatego proszę cię, żebyś swą wiedzę zachował dla siebie. Z Henseltem musimy poradzić sobie bez pomocy smoka. I poradzimy sobie. Również dzięki tobie. Nigdy nie zapomnę tego, co robisz dla Edirn. Wszystko jedno, z jakich pobudek. Ruszajmy. Obrońcy cię potrzebują. Kolejny poziom. Wróć na mury, Vergen. Saska, tylko mi się zbuguj. Zobaczysz, gdzie leci. Idź pierwszy. Ja pójdę za tobą. Ale to pójdę pierwszy. Ale w długo kręcę. Chyba nie... Chyba raczej dam radę nakręcić do końca. Chciałem się wiedzieć, widzicie moją pochwę na miecz? Dobra. Jak to schować teraz? Chwila. Schować nie chcę broni, dobra. Już jest dobrze. Myśleliście, jak to dziwnie wyglądało? Zoltan już czekał. Co się działo, kiedy nie wyglądało Zoltan? Pastuch Henselt osobiście prowadzi całe swoje bydło. Teraz się dopiero zacznie zabawa. Zwyciężymy. Coś jeszcze? Mamy niespodziewanych gości. Kogo? Dwa trolle. Jeden to chyba ona. Brzydka jak stare gówno po zimie, ale cycki ma. Trzeba było zobaczyć gęby naszych, jak te szkarady weszły na dziedziniec. Powiedziały, dlaczego chcą nam pomagać? Jasne! Wiedźmin dobry! Wróg Wiedźmina to wróg trolla! Znam tę parę. Mogą się...